Co robisz? Nic, nie wiesz. A gdzie jest wdech, a gdzie wydech? Nie ma, tutaj jest, to jest wankl. Ty wiesz, jak silnik wankla wygląda. Wiem. Znasz się na silnikach. No, się tak znasz na silnikach, rozumiesz? Lepiej. Jak ja na szybowcach, kurde. Lepiej niż ty. A tam nie wkładasz tulei? Gdzie? No tam dwie. Tylko dwie są. Czemu dwie? Bo tak ma być. Waga? Tak. No martwię się. Wszystko to się nie martwię. Ja się martwię, że ja ramy nie dostanę dzisiaj. To pomalujemy sprayem. A ty masz tu uszczerbione. Nie uszczerbione, tylko kurde pękła kiedyś obejmał drgań i drgało. To wszystko pęka ci widzę. No nie, no w ludzku pęka, mi to tylko się to zrobiło. Ale powiem ci, że ten kolor tych dekli to dopy jest. No i to by się nie musi podobać. Pewnie, że nie. W stosunku do reszty silnika to brzydko wygląda. Normalnie. Brzydko. Jakoś oryginalnie też było szare i było dobrze. Bo to ładnie wyglądało. Tak, naturalnie. Naturalnie po prostu, wiesz, poździerane od użytkowania i tak dalej. To bardzo fajnie wyglądało. Wyglądało jak kupa. A tak to wygląda trochę śmiesznie. Jak kupa wygląda. To wygląda jak kupa. Jakbyś ją wybeblał gdzieś czymś. Wybeblany to jest twój lucek, kurde. Ale ja nic nie mówię na temat twojego kłada, tylko nie, mówię na temat to, dekli. No to też część mojego kłada. Ja nie wiem, czy to jest część twojego kłada. Jest część mojego kłada. A ty się czepiasz ludzka. A czym ty tam smarujesz? Smarem. Jakim smarem? A, na podkładki? Tak. A czemu? W celu zmniejszenia tarcia. Nie znasz się, nie znasz się. Po białym barze będzie już kopcie. Nie będzie. Tam dopiero się będzie docierał, jak wjeżdżając pod górkę. Tak, nawet wsteczny znajdziesz coś, czuję, kurde. Może być, nie mówię, że nie. Zafiksowani na punkcie swoich jamach. No, nie powiem, kto jest zafiksowany na punkcie swojego kłada. Ale jest... ja nie jestem w ogóle zafiksowany. Nie? Trzeba sobie bronić, bo mimo, że pęka co wywrotka, łamie się po prostu do granic możliwości. Są tylko plastiki, a reszta chodzi. Cicho teraz. Powinno być tak, najpierw na 30 N, później się odkręca szpilki, smaruje się smarem. No, masz nasmarowaną. No, bo ja się nie pierdę. Jak? Później dokręcasz na 20. I później robisz sobie znaki i dokręcasz na, jeszcze kręcisz 180 stopni szpilką. No to kręć na 30 i 180 no, stopni. No to tak zawsze robię, ale tak zawsze wolę pomyśleć zanim to zrobię, żeby nie opierdolić szpilki. Ale myślenie sprawia ci ból. Nie, tobie tak. Ja tak czasami jak ciebie słucham, to ja się zastanawiam, po co ci ta nitka w głowie? Ale już chyba wiem po co. Po co? Żeby ci do buszy nie odpadły. Długo myślałeś nad tym tekstem? No, jak to się dokręcało? W prawo. Chyba to jest słabo. Kalamity kupiłem, chcesz? Bo mam 10. Nie mam. Tutaj nie mam ramy, do czego to założę? Ja nie mam ramy. Nie mam ramy! Za chwilę szpilki odpocznę. No to porozmawiaj z nimi. Ustawiłeś 30? Co 30? Teraz walę 180. Pink! Szpilka. Ale bym się wkurwił. A to widzę, że masz ten naspawany też tu. No, komuś się ktoś tam odciągnął. Chyba i się rozlazłem. Wszędzie masz naspawane, nasmarkane. Nie, tylko tam. No tam i w środku i... W środku się zepsuło. I na zewnątrz, i z boku, no, tak i uszczerbione, i naspawane. Tak samo jak u ciebie nasmarkane, tak u mnie. I pomalowane, i nasrane. Nie ma reguły na to, no wszystko się kurwa w końcu. Tak. Bierz od dół? No tak. Tu weź jeszcze, do środka trochę. Ty, kręci się. Kręci już połowa sukcesu. Ty! Coś tam się srebrzy. No. Jeszcze takie ładne, srebrne. Polerowałem płok, żeby był kurde, wiesz, taki. A to nie powinno być za tym? Za tym rentem? Nie. No to po co tutaj to o... Na pierścień. Jak, a gdzie jest pierścień? Leży z kuwetce. Widzicie, ale mniej więcej jest. Właśnie. A to jest stary, nie? Tak. Tytanium, tytanik. Świecę wkręć. Nową świecę masz? Nie. No praktycznie tak. No tak, bo ty co tydzień świece wymieniałeś, wiem o tym. No. Tylko nikomu nic nie mówiłeś. No zawsze jest tak fajnie, jak jest świeże. Ja lubię mieć świeże rzeczy w silniku. We'll be right back.
Oczojebny. Ale? Ale jak się wybrudzi, no już się nie będzie tak. Będzie się zlewał z otoczeniem bardziej. Będzie dobrze. Czyli pomalowałeś go i okleiłeś po to, żeby był ciągle ujebany? Nie, żeby był taki po prostu, żeby był odświeżony, no, po to go pomalowałem. Żeby był ciągle brudny. Żeby nie uzardzewiał. Jak właściciel. Tak, jak właściciel. Dobra, czy to jest skład przygotowany do Białego Boru? Nie. Nie, nie jest przygotowany, jest oszukany. Jest oszukany. Ty wiesz dlaczego i ja też wiem dlaczego jest oszukany. Opony odwróciłem? Nie, opony ok. Nie mam nic przeciwko, że opony odwróciłeś. Ja też to zrobię. Ty oszukujesz, to ja oszukuję. Nie, nie, on jest oszukany. Ty wiesz o tym, że on jest oszukany. To oszukujesz, to ja oszukuję. A z czym ja zacząłem oszukiwać? Z tym patrzą. Ale to ja nie oszukuję. Ja poprawiam osiągi. No to ja... Ale nic składa nie ściągam. A ja poprawiłem te... Proszę mi to założyć. Nie ma takiej opcji. No nie. Oszukujesz. Załóż osłonę wahacza. Ja też mam połamaną i mam. A ty myślałeś, że ja nie zobaczę? Ja pierwsze co na to patrzyłem, czy jest osłona wahacza, kurde. Ty oszukujesz, to ja oszukuję. Oszukujesz, bo zwiększyłeś prześwit. Zmieniłeś przełożenie i też oszukujesz. Ale nie zmieniłem prześwitu. Możesz sobie zębatkę wsadzić jaką chcesz. Nie, nie. Łańcuch możesz sobie zrobić normalnie złote założyć, jak chcesz. Nie mam złote. To platynowy. Nie. Tytanowy. Ty zmieniłeś zębatkę, ja ściągnąłem osłonę, nie? Oko za oko, ząb za ząb. A to są dwie różne rzeczy. Nieważne. Z mędą minę zrobił, myślał, że nie zobaczę, nie? Ta, a, będziesz szedł pod górę, jak wściekły.